które pan miejsce na liście może otrzymać? A to nie wiem, zobaczymy tak naprawdę. Przygotowywanie list jest w gestii zarządu krajowego ostateczne i w gestii pani premier, natomiast oczywiście będę starał się o to, żeby Grudziądz jak najwyżej miał swojego przedstawiciela, mając na uwadze wynik wyborczy zarówno do wyborów samorządowych, do wyborów prezydenckich, gdzie Bronisław Komorowski uzyskał w Grudziądzu najlepszy wynik w całym województwie, jeden z lepszych w kraju. Dlatego też wydaje mi się, że potencjał Grudziąckiej Platformy Obywatelskiej, ale przede wszystkim działanie na rzecz miasta, jego rozwoju jest dobrze doceniane przez Grudziądzan, a co za tym idzie, jest Platforma dobrze oceniona, dlatego wydaje mi się, że nie powinno być ono złe, ale jakie będzie, zobaczymy. 4 lata temu pan startował z czwórki. Liczy pan teraz, że będzie to miejsce wyższe? Czy ja liczę, że nie będzie gorsze niż 4 lata temu. Znaczy ten dobry wynik właśnie nie będzie takim argumentem, że poradzi sobie. Nie mnie to oceniać. Nie mnie to oceniać. Tutaj czeka nas bardzo trudna, wytężona praca, mając na wadze to, co się dzieje aktualnie, bo tak jak powiedzieliśmy, nikt nie może rządzić wiecznie, każdemu przydarzają się problemy i my w tym okresie problemów jesteśmy, ale jakby najważniejsze rzeczy, czyli to, co jest ważne, poukładaliśmy się wewnętrznie, dogadaliśmy pewne rzeczy, teraz idziemy do przodu. No, ja będę walczył o mandat w Grudziądzu dla Grudziądzan i żeby być głosem Grudziądzan w parlamencie. I czy w tym roku będzie miał pan wakacje? Bo kampania wyborcza praktycznie już się zaczęła. Taka jest prawda. Kampania wyborcza zacznie się dopiero, kiedy... No tak, ja rozumiem, formalnie, ale nieformalnie ona się przedstawi datę wyborów, wtedy się zacznie kampania. I czy nie będzie tak, że znowu przez wakacje na przykład państwo będą odpoczywać, a PiS znowu wypracuje kolejne 5 punktów do przodu? Bo Beata Szydło zapowiedziała dzisiaj, że rusza już dzisiaj. Szydłowicem, czy jak to nazwać w Polsce. 5 miast już. Z tego, co słyszałem, to pani Kopacz też zapowiedziała to, że też że będzie odwiedzać, nie że rusza, tylko że będzie odwiedzać w ramach normalnych wizyt. Żeby odwiedzić, to trzeba ruszyć, także wydaje mi się, że również ruszy w Polskę. Zobaczymy, jeżeli chodzi o, bo można o mnie zapytać, tak? O moje wakacje parlamentarne. No właśnie, pana się pytam. Na pewno jakieś plany wakacyjne mam, no bo przecież nie można ich nie mieć, aczkolwiek ja intensywnie będę pracował, bo ja czy te wakacje będą wyglądały inaczej niż do tej pory? Czy po prostu powie pan tak, 2 tygodnie i 2 miesiące ciężkiej pracy już tak w tym roku nie ma wakacji. Ja już tak powiedziałem, ponieważ ja zarezerwowałem wakacje i należy się to nie tylko mnie, ale mojej rodzinie, mając na uwadze te liczne wyjazdy do Warszawy. Szanowni Państwo, ja w tym tygodniu byłem 5 razy w Warszawie, ani razu na noc. Wróciłem wczoraj od godziny 1 w nocy z Warszawy. Przyjechałem do Państwa, dzisiaj za chwilę jadę do Torunia, do Urzędu Marszałkowskiego i jutro z rana o godzinie 6 znowu jadę do Warszawy. Dlatego też to nie tylko mnie, tak jakby fizycznie może to być dla mnie uprzykrzenie, aczkolwiek ja jestem młody, sobie poradzę, bo ja jestem pozytywnie nastawiony do życia, ale moja żona musi w domu zająć się 2 małych dzieci i to dla nich te wakacje są należne, dlatego absolutnie są one konieczne. Aczkolwiek jeżeli chodzi o kampanię jaką taką i moje angażowanie się, to, że nie będzie posiedzeń Sejmu, a będą planowane jeszcze na początku lipca i pod koniec 4-dniowe, to jest oczywiste. W sierpniu taki krótki urlop będzie, a tak to zasuwamy cały czas.